witamy Was w cudokinoa.pl. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać bardzo, bardzo smaczne japońskie figi. W Europie mamy figi, które pochodzą z basenu Morza Śródziemnego. Ich skórka przechodzi w kolor śliwkowy, a w smaku są takie troszeczkę gumowe. Figi japońskie mają zupełnie inną konsystencję, zupełnie inny smak i tak naprawdę jakbyście spróbowali taką oto piękną figę, to zauważylibyście, że wygląda ona też inaczej i smakuje również inaczej. Jest bardzo smaczna, ja lubię wszystkie figi, ale jeżeli miałabym wybierać, to absolutnie uwielbiam te japońskie. Więc dlatego chciałabym Wam pokazać, że są jeszcze bardzo smaczne figi, które są troszeczkę mniej figowe, smakują troszeczkę inaczej i mają bardzo dużo soku. Raczej w figach to jest bardzo mało spotykane, bo figi są bardziej, tak jak wspomniałam, gumowe, takie bardziej suche. A te figi mają tyle soku, że same rozpuszczają się w ustach. Po prostu wyśmienite. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają w przekroju. Ich skórka jest delikatna. Tak jak widzicie, ja już przy myciu uszkodziłam skórkę. Jest mięciusieńka. Odcinamy tutaj taki brzeżek, który łączył ją z krzaczkiem. I co robimy? Przecinamy taką piękną figę na pół. Przepiękna, jest tak kruchutka, na przykład rękoma można ją rozerwać. Po prostu się rozpływa, pyszna. Zobaczcie. Wspaniały kolor i tak jak widzicie, troszeczkę różni się w przekroju. Jeżeli jecie figi, to wiecie doskonale, że właśnie jej środek wygląda zupełnie inaczej. Jest bardziej właśnie taki fioletowawy i tego miąższu białego za dużo nie ma. Z kolei tutaj jest bardzo dużo białego miąższu. Tak jak widzicie, ona aż okapuje sokiem. Ona nawadnia organizm. Jeżeli zjemy parę takich fig, to po prostu przestanie nam się chcieć pić. Jest tak po prostu napełniona sokiem. Figi mają bardzo dużo błonnika. Bardzo w delikatny sposób działają właśnie oczyszczająco na organizm. I co ciekawe, że mają bardzo dużo fytoskładników. Właśnie ten ciemny kolor oraz kolor znajdujący się w skórce. To jest właśnie najważniejszy kolor, który ma bardzo silne właściwości lecznicze. Wiem, że nie macie dostępu do tego typu fig, ale jeżeli wybieracie figi, to bardzo proszę Was, wybierajcie figi o jak najciemniejszym kolorze, żeby one miały właśnie tych leczniczych składników jak najwięcej. Teraz spróbuję, jak smakuje. Ja się nie mogę doczekać. Ja na te figi tak naprawdę czekam cały rok, żeby po prostu nacieszyć się nimi, jak przyjdzie już na nie sezon, bo są tak wspaniałe, że jakbyście po prostu spróbowali raz, to tego smaku na pewno nigdy byście nie zapomnieli. Same się rozpływają usta. Tak naprawdę nie trzeba ich gryźć, wystarczy lekko porzuć i one się same rozpadają w ustach. Są wyśmienite. Jeżeli będziecie mieli okazję przyjechać do Japonii właśnie w okresie pomiędzy połową lipca a września, polecam zajrzeć właśnie do sklepów, do supermarketów i poszukać właśnie tych smakowitych owoców. I polecam kupić od razu kilka paczek, bo jedna to za mało. Jeżeli kupicie tylko jedną, to na pewno będziecie bardzo tego żałować. Jedna paczka fig to jest mniej więcej 6 sztuk. I to nie wystarczy, bo jeżeli spróbujecie tylko jedną figę, to zjecie całe opakowanie po prostu w 5 minut. W ogóle zachęcam do spożywania jakichkolwiek fig, nawet tych, które macie w swoich supermarketach. Jeżeli podróżujecie na południe Europy, to również zachęcam do kupowania lokalnych owoców, lokalnych fig, bo na pewno one smakują o wiele lepiej niż te zaimportowane, które my mamy w Europie w marketach. Także figi to są rewelacyjne owoce, są po prostu super zdrowe i zachęcam bardzo gorąco do ich spożywania. Japończycy z kolei co robią z tych owoców? Po prostu jedzą je tak, jak ja tutaj Wam pokazałam. Używają je właśnie oto takich świeżutkich do dekoracji ciast. Używają świeżych fig do sporządzania deserów. Figi poza sezonem można spożywać właśnie suszone.
Także zachęcam, a ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych naszych filmów na temat zdrowego żywienia, na temat diety Cudo Okinawa oraz diety Wabi Sabi, do naszych książek, naszych warsztatów. Jeżeli ktoś chciałby pogłębiać swoją wiedzę, wiedzieć coś więcej na ten temat, to bardzo szeroko zapraszamy wszystkich, którzy się właśnie interesują tym, co my kochamy. Dziękuję, pa pa!